No, jest sobota, to będzie bardzo krótki wyjazd, a ja się go troszeczkę boję i w sumie to sam nie wiem dlaczego. Przepraszam bardzo, z tego przystanku odchodzą autobusy do Mediolanu. A z tego to i tak, bo ja często jeżdżę. Mamy obiecane, że podczas tego wyjazdu nie będzie żadnych wątków fekalnych, tak? Tak. No więc teraz bez żadnych obaw możemy ruszać do tego zasranego Mediolanu. Będzie pełna kultura, bo jestem chory i ledwo żyję, więc nie będzie. Nie, ja nie lekarstwo. Jakie lecz człowieku, kurde, chcę, żeby tam nie doleciał. Nie lubię. Nie lubisz piwa? Nie. Nieoficjalnym patronem wyjazdu może być spokojnie Stoperan. To będzie pierwsza podróż. No, like a virgin. Bo to będzie pierwsza podróż samolotem pana Adriana. Zawsze go wszędzie limuzyny woziły po całej Europie. No to panie Adrianie, zapraszamy do samolotu. To idę. No i się zaczyna. Ej, no nie płacz tak, Adrian. Dobrze będzie. No. No i zaraz się okaże, czy Stoperan zadziała. Tak to ja Peugeotem ruszam spod świateł. Jazda. No i się zesrałem. No i już w Mediolanie. Szybka wizyta w hotelu, ekspert się elegancko podmył. W międzyczasie się nieco ściemniło, ale teraz taki wypachniony, to przynajmniej szyku możesz zadać od razu. No to idziemy zadać tak zwanego szyku. A ja potem będę kurwa ganiał z kupą w gaciach przez Mediolan. No dobra, koniec zadawania szyku. Gdzie my to teraz lecimy, panie Adrianie? Nie trafiliśmy w stację. Drobny błąd nam się przytrafił. Pomyliliśmy linię metra. W Polsce to jest proste. Linia metra jest jedna. A w Mediolanie jest kilka i się nam popierdziaczyły. Ale chyba się uda dotrzeć na wielkie widowisko. Już za chwilę. To, co tygrysy lubią najbardziej, czyli co? Okej. Trzecia liga włoska hokeja na lodzie. Włochy to zawsze słynęły z dobrego hokeja, nie? Zdecydowanie, kolebka hokeja. Drużyna gospodarzy nazywa się... Rosso Blu Milan. Milano Rosso Blu. Czy to są pomarańczowo-zieloni, tak? No tak. My się na językach znamy. To są pomarańczowo-zieloni. Co za niespodzianka, okazało się, że to są czerwono-niebiescy. Ależ to było meczycho, panie Adrianie. Oj tak. Potańczył pan trochę. Miałem bolesne skurcze nóg. Wynik końcowy pamiętasz? 3-1 dla... Tak? 3-1 było? 3-1 dla... tamtych. Zespół gospodarzy o dziwo przegrał, jak tak naprawdę chyba wszystkie pozostałe mecze w sezonie. To był ostatni zespół trzeciej ligi włoskiej. Podsumujmy kurwa w kilku żołnierskich słowach. Mecz trzeciej ligi po prostu w pizdę kurwa. To całe NHL to jest marna podróba trzeciej ligi włoskiej. I że się powtórzę, ja już to kiedyś mówiłem, jak oni grali w drugiej lidze, ale teraz muszę to zmodyfikować, bo grali w trzeciej. Nie lubisz trzeciej ligi włoskiego hokeja, nie idę z tobą do łóżka. Nie lubię trzeciej ligi hokeja. No dobra, jest sobota, godzina, która? 22? 20. 21.30. Po zmęczonym dniu idziemy do... Nie, idziemy teraz, panie Adrianie, do kościoła. Jakiego? Do kościoła. Do kościoła, czy ściociadzia? Nawet tam nie zaciągnie panna młoda do kościoła. Co, to? No? I co on robi ten kościół? No wchodź do środka. Panie Adrianie, jak się w kościele podoba? Ave szatan. Dobra, wstawaj panie. Dzisiaj trzeba świętować 120-lecie zespołu AC Milan. Dzisiaj. Tak? Przypada, tak. Ja w dupie z nimi. Ja wchodzi kurwa Milan. Spierdalają. Fafankulo. A Milan. Jebać. Won. No to poświętowaliśmy. Ale serio, Milan dzisiaj gra jakiś mecz z Sassuolo. Na 120-lecie klubu, powstania klubu. Ale my tu mamy inne atrakcje do zwiedzania. No gdzieśmy wysiedli? W piłkę tu mieli grać.
No mieli grać tu w piłkę. To spierdala. Ale tu też nic nie grają chyba dzisiaj, nie? A tu chyba nigdy nic ciekawego nie grali, nie? Kiedy? Tu. Grali coś ciekawego kiedyś? Tu jakieś boisko jest? Teatr Oskaru. Teatr. Jak to teatr? Nie ma co tracić czasu na pierdoły, idziemy dalej. Ten co się zaparkował kurwa tym samochodem to... Ja pierdziu, no co za... No co? No jak wyjedzie tamten? No na luzie. Nie no, musi bieg włączyć. No i patrzaj pan, trafiliśmy na boisko. Już za chwilę mecz ligi której? Dziewiątej? Dziewiątej. Poważnie? No. O. Ale mecz dopiero za pół godziny. No. Dobra, jak ta drużyna się nazywa? Bo ja se napiszę w moim kajeciku, gdzie byłem na meczu, ale kurwa. Masz taki kajecik? No. O. Ożesz, kurwa! A pamiętnik też piszesz? Co? Pamiętnik. Nie. Ale pisałeś kiedyś pamiętnik? No co ty? Nie? Nie pisałeś, na przykład byłem dziś po chleb, wypiłem dwa piwa. No to się rozumie samo przesie, to po co ty tu? O kurwa! W międzyczasie pojawiły się na Twitterze pozdrowienie od pana ambasadora. Pozdrawiamy również. Pan ambasador napisał pod naszym zdjęciem: chuj z wami, pazie beżowe. Jesteś paziem beżowym? Co pan z tego meczu zapamięta? Kurde pierdolone. Co się stało? Suwak mi się rozjechał. No generalnie na meczu 9 ligi w Mediolanie był pełen rozpiździa, nie? Suwak się rozpierdolił, w plecaku wszystko przestało się mieścić. Tam poważne przepakowanie się odbywa od 15 minut. Majtki z dołu na górę. Nabierze tych pierdolonych pierdół. Kurwa, jeszcze mniej jeszcze ten plecaczek. Aj, weź teraz jedz wszystkie te stoperany. To ci się zwolni połowę miejsca w plecaku. No taki gadżet wyrzucać. Coś jeszcze się zjebało? Moje życie się też spierdoliło i już mam dosyć. Panie Adrianie, mam bardzo złą wiadomość. Jeszcze jeden mecz trzeba będzie przecierpieć. No i już jesteśmy pod Mediolanem w przepięknej miejscowości. Gorgonzola. Jakoś w ogóle serem tu nie wali. Dlaczego masz sobie? No, bo to... Bardzo dobre pytanie. Ciekawe, czy ktoś wie, co wspólnego ma gorgonzola z serem. A to będzie meczycho w trzeciej lidze. Gospodarze to Gianna Erminio. Goście to Pro Patria. Pro Patria? No. O kurwa. Co? Nic. No, to nie był zwykły mecz, panie Adrianie. Co się stało? Tyłek zdrętwiał? No. Na stadionie był bar, a w tym barze piwa nie mieli. Więc warunki do oglądania spotkania były średnie. Jazda z kurwami, Gianna, jazda z kurwami. W tajemnicy powiemy, że ten mecz jeszcze trwa, ale... Bożeż, kurwa! To idziemy. Zimno jak skurwa. No to co na koniec? Gorgonzole, browar, kole, browar wolę. No, panie Adrianie, nie wiem, czy pan się zorientował, ale już w Polsce jestem. To wypoczęty? Jak skurwysyn, jakby z krzyża zdjęli. Ale ładna dupeczka ta siedziała obok, no fajna, ale jakaś zakochana. W tobie? Jeszcze nie w tobie, jeszcze nie w tobie, na tym zakończmy. Za mną cerata, więc ja standardowo będę zachęcał do przeczytania tego, co jest w opisie i w komentarzu pod filmikiem. Teraz nie będzie jakichś takich nachalnych reklam, będzie to tylko zachęta do subskrybowania kartofiskowych profili społecznościowych. Kartofiskowy Instagram, Twitter, Facebook. Na żadnym z tych profili nic ciekawego się nie dzieje, więc jak ktoś lubi nieciekawe profile, to zapraszam do subskrypcji. No i to tyle. No, to chyba były ostatnie mecze, jakie w tym roku widziałem. Niedługo trzeba będzie zrobić jakieś podsumowania. A tak, to przed nami w zasadzie już tylko Sylwester z dwójką. No dlaczego nie można zrobić Sylwestra z dwójką, jak są turbulencje? No właśnie, to ciśnienie ci wpycha pana kreta do rury?